Okej, moi drodzy, a więc nasz kolejny film na moim kanale, a zarazem w piątym odcinku z drugiej zimowej serii Cities Skylines na moim kanale. Na samym wstępie, jeżeli film wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz i przeczytać opis, a my ruszamy już do gry. Dawno mnie tu nie było, nie do końca pamiętam, co ostatnio robiłem na odcinku, ale widzę, że coś tu się pali, chociaż widzę, że wszystko ładnie prosperuje. 130 tysięcy i potrzeba mi mieszkań. A, dobra, już chyba wiem, już chyba pamiętam. Ile moment, jak sobie tutaj zobaczę. Tak, dobra. Tu są sklepy, tu będą wszędzie sklepy. Tu są sklepy i tu jest miejsce wolne, tu są jeszcze sklepy. Dobra, pamiętam. Pewnie bardziej pamiętacie, co ja tu robiłem ostatnio niż ja sam. Ale wiem, że tu mają być sklepy i tu ma być osobne osiedle. I to już też jest osobne osiedle, o ile dobrze kojarzę. Tak. Dobra, rondów. Okej. Czy coś możemy jakiegoś ciekawego dzisiaj zrobić? Nie wiem. Wiem, że fajnie by było zrobić w końcu linię tramwajową, ponieważ tu w ogóle nie ma żadnej komunikacji miejskiej. Mamy już 4000 ludzi. A, wyprowadzają się ludzie, dobra, to zatrzymam czas. Można by chociaż zrobić linię autobusową tak naprawdę. I ona by sobie mogła jeździć tak, no nie wiem, powiedzmy tędy jakoś tą główną drogą, nie? Jakby na przykład tu zawracać, czy coś takiego. No można by właściwie coś takiego zrobić, żeby one mogły sobie tutaj jeździć. I w sumie to nie byłoby takie głupie. Ale z drugiej strony chciałbym też zrobić linię tramwajową. Autobusy mogłyby jeździć później, tylko tak sobie tutaj bardziej w mieście, po tych już mniejszych, a tramwaj mógłby sobie jeździć tutaj główną. Ale dobra, no to mogę zrobić właściwie autobusy. Autobusy już mogą być, albo chociaż taksi mogę zrobić, chociaż nie taksi, nie będzie się przyjmowało ani trochę. Nie wiem dlaczego wszystkie te w taksi nie chcą używać w City Skylines, no w sensie ludzie. Mógłbym to zrobić tutaj. Ja to bym w ogóle zrobił tak fajnie, że o ile będę pamiętał w ogóle jaka to jest droga. A mam nadzieję, że tak będzie. Filament jest wjazdowa? To nie jest wjazdowa, okej, dobra, to był biedy. To była ta droga? Nie, to była droga z drzewami, wiem, dobra, już pamiętam. To była droga z drzewami, to chyba nawet było to. Tak, to było to. Git, dobra. I nawet mogę chyba zrobić tak. No to w sumie niewiele zmieniło. Ale bardziej mi chodziło o to, żebym mógł sobie to zrobić tak tu po środku w miarę. Zbyt strome zbocze, tak? No dobra, ja tam wiem, jakie zbyt strome zbocze tutaj jest. O, wow. Ale nie do końca tak chciałem zrobić. Chciałem zrobić tak, żeby tutaj to się z ziemia połączyła do tego. Proszę bardzo. Zaraz sobie to wyrównamy, no nie? I wiadomo. Gdzie to się zrobiło tak szybko? O, tutaj, dobra. Wyżej. Wyżej. Wyżej? Okej. Trochę. A, tu jeszcze jest krzywo trochę. Tutaj też wyżej. Tak, troszeczkę. Git, dobra. Tak wam powiem, że dzisiaj ten odcinek też znowu nagrywam rano. Tak jak poprzedni z Minecrafta wczoraj ostatnio nagrywałem. Wczoraj i przedwczoraj i wcześniej w ogóle. Na szybko nagrywam, bo jest wcześnie i zaraz lekcję mam. Ale no niestety. Wczoraj w ogóle filmu nie było, ale nie. A nie, był. Czekaj, bo dla mnie wczoraj to jest w sensie dzisiaj, w sensie ja to nagrywam na dzisiaj. A, no tak. No to nagrywam dzisiaj po prostu film teraz właśnie. Na dzisiaj. Dobra, mógłbym wyłączyć anarchię, bo mnie będzie teraz tutaj denerwowała. No i tutaj będzie git. Po środeczku. Proszę bardzo. Także mamy zajezdnię autobusową, ładnie. Tego głównego, tego całego dworca robić jak na razie nie chcę, bo on mi się nawet za bardzo nie przyda. I teraz, czy mógłbym zrobić te drogi? Ile one są pasmowe? 4. A czy ja na przykład 4-pasmówkę plus bus pasa? Autobusowe. To jest chyba 4-pasmówka plus bus pas, nie? Czy źle myślę? Tak, tutaj jest 4-pasmówka plus bus pas. Okej, dobra, no to sobie tutaj zrobimy tą 4-pasmówkę plus bus pas. I powiedzmy, że autobusy będą sobie jeździły tutaj. Czemu to jest niby odcielone od drogi? Nie jest oddzielone od drogi. Halo. Weź tu się przyłącz. A, bo tu się most zrobił. O nie. Dobra, muszę też czas zbudować w takim razie tą 4-pasmówką. Okej. Okej. Już widzę, co zepsułem. Dobra, spokojnie, okrniemy to. Pyk. Jest okej, w miarę wysokości i tak dalej. No znowu jest źle, ale
Kurde, no z tymi wysokościami, ale okej, będzie dobrze. Ale dość się zima kończy, już śnieg sobie odchodzi, już temperatury na plusie przychodzą, ale jest chyba już, w sensie, no, jakby była w ogóle zima w tym roku, także tak jestem zadowolony, jakby zima na ten rok już jest zaliczona i może już sobie, w sensie, no nie musi, mogłaby jeszcze zostać, ale ewentualnie możesz sobie iść, jeżeli potrzebujesz, jeżeli musi. Jakoś aż tak bardzo się nie obrażę. Okej, dwa parkingi obok tego, myślę, że się przydadzą, okej. I teraz jakbym chciał te buspasy puścić, jakbym chciał te autobusy puścić, jakbym chciał je puścić. No jeżeli już tu zbudowałem tą drogę, to mogłem je puścić w takim razie tędy. Pyk, tutaj niech sobie będzie. Cyk, cyk. Proszę bardzo. I tutaj w tą stronę. Tu jest wjazd, także nie chcę, także one sobie będą tutaj zawracały. Okej. Okej. Git? No git. Mogę zrobić na przykład tak, żeby tu były sobie buspasy. Teraz będę mógł w ogóle światło pozmieniać. I teraz mógłbym też zrobić dwupasmową. Jest dwupasmowa. Proszę bardzo, jeszcze z drzewkami. Kurde. Okej. Tu będzie sobie. Aha, bo tu była czteropasmówka. Czekaj, to są dwa pasy, a to są dwa pasy. Bo to są dwa pasy tej. Tylko buspas. To jest szeroka. A taka cienka z buspasem jest może. Żeby była cienka plus dotek buspas. Ale dwukierunkowa plus buspas. Dwukierunkowy. Nie ma. Chyba nie ma. Nie będzie. No dobra, no to trudno. To zrobimy w takim razie to z zwykłymi normalnymi tymi drogami, a kiedy się będą z drzewami i tak dalej, ale to w takim razie nie będę kombinował teraz, bo jeszcze sobie coś zepsuję. Normalna droga. Normalna droga, dobra. I teraz, chociaż w sumie. Tutaj była taka szeroka, bo mogę tu jak na razie jeszcze wcisnąć to buspasa. Takiego, o. Pyk, pyk, proszę bardzo, niech sobie będzie, okej. I teraz, jak będą sobie szły autobusy, bierzemy sobie, proszę bardzo, autobusy. To chyba będzie w budynkach? Albo w mniejszych budynkach? Nie, gdzie to będzie? Jest Skyline, to wszystko ja bym chciał. Gdzie będzie rzecz do robienia? No halo. No są autobusy, tak, ale dajcie mi zrobić linie autobusowe. Gdzie to jest? O, dobra, mam. I teraz tak, robimy sobie tak, że linia na pewno będzie się na przykład zaczynała sobie, powiedzmy, że tutaj. Będą sobie tutaj ładnie wyjeżdżać, chociaż nie, w sumie niech linia nie będzie tutaj. To niech one sobie wyjadą elegancko. Linia, chociaż w sumie... No nie, bo tu będzie jak wyjazd, to bez sensu to ten przystanek. Przystanek może być pierwszy, powiedzmy, tutaj. Będzie sobie taka linia jak na razie objazdowa dookoła, tutaj w miarę. Będzie taka linia numer jeden. Może sobie nawet tutaj zawrócić. Już bardziej preferowałbym, jakby ona sobie tutaj zawróciła. No dobra, okej, no niech zawraca tutaj. I zrobimy sobie te przystanki tutaj. No będzie taka, to będzie taka krótka linia. Jak na razie, jak nie ma tych tramwajów. Aha. A no dobra, okej. A nie, dobra, to czyli musi być tutaj ten przystanek i teraz dopiero to się ładnie połączy. Pyk i może sobie tutaj elegancko to zawrócić. No tak. No dobra, okej. I druga linia będzie sobie szła w drugą stronę, czyli będzie sobie szła tu. A, to źle. Będzie sobie szła tutaj. Proszę bardzo. Albo w ogóle niech się zaczyna w tym miejscu. Będzie sobie szła, powiedzmy, że... No trochę będzie szła przez wjazd, ale tu jeszcze pół biedy. I po prostu sobie tak troszeczkę tutaj objedzie całe miasto. Tędy będą sobie jechały te autobusy. Tutaj, żeby szły sobie dalej od tamtych. Tutaj, tutaj, no, tak, to będzie po prostu taka linia miejska, taka bardziej linia, no, w środku miasta, no to miejska, nie wiem jak to inaczej nazwać. W sumie to mógłby ten przystanek tutaj, to by się ładnie połączyło. Będą tak mi się tutaj kręciły. Dobra, trudno. No i możemy już sobie w takim razie to puścić i autobusy będą zaraz wyjeżdżały i będą się wszyscy cieszyli i fajnie będzie. Tylko światło muszę powyłączać, bo światło to zaraz będą korki jak... 150, dobra, okej. No, git, fajnie. Podoba mi się. Te przystanki w ogóle takie fajne na tej drodze się robią takie duże. Przez to, że tutaj jest jeszcze ten pas drzew, nie? I tutaj te przystanki mają dużo miejsca, żeby się zrobić. Na tym buspasie ładnie, podoba mi się to. A, tu wody brakuje. Prąd się tu podłączył, ale wody brakuje, okej. Jak na razie zrobię tak, nie chcę mi się całej kreski ciągnąć. Pyk, proszę bardzo. No i fajnie, będą sobie jeździć autobusy. I chciałbym jeszcze zobaczyć szczegóły dotyczące linii. Ej, tu leci sobie 4, okej, 4 jest spoko, to jest też 4. A linia, która pojechała tutaj, czy to jest druga linia, tutaj sobie jeżdżą 4, dobra.
niech będzie, że jest rząd 4. Tylko musimy oczywiście zmienić sobie nazwę tych linii. I nazwę tych linii zmienimy sobie zgodnie z tym, co robiłem wcześniej, czyli będzie 101 i będzie Enter. I będzie 102. Wow. 102. No i nie będą sobie różowe, już nie będę nawet koloru zmieniał. Git. No i fajnie. Będą sobie na pewno ludzie z tego korzystali, będą sobie mogli jeździć ładnie tutaj, jak na razie po tym mieście. A nie zrobiłem jeszcze linii, która mogłaby jechać do pracy z miasta. Dobra, to ja bym może tą linię... Ja bym tutaj dodał przystanek, żeby ona sobie jechała, powiedzmy, że tutaj, tędy jakoś. Nie chcę, żeby przez to jechało. Okej, może być i tak. Tu jeszcze niech będzie przystanek i niech sobie tam zawraca. No. Nawet jeszcze mogę zrobić w ten sposób. O. I fajnie. No i teraz jeszcze do pracy będą mogli sobie jeździć, tak? Bo... No, git. Jeszcze nawet... Czekaj, nawet jeszcze jeden przystanek tutaj dodam, żeby one sobie tak jeszcze tutaj zawracały. Pyk. I tędy niech sobie jedzie. O. No to jest bardzo duża linia, ale sobie będzie tutaj ładnie jeździła. I do pracy myślę, że ludzie będą korzystali, bo i wtedy może będzie też więcej pracowników, bo tutaj sobie przyciągniemy ich. I teraz w takim razie przydałoby się jeszcze zrobić jakieś miejsca do mieszkania. Sklepów nie potrzeba, nic nie potrzeba, tylko mieszkać chcą. Jak na razie bym ciągnął jeszcze to miasto teraz w tą stronę. Bo tak. Nie, w sensie po prostu jakby tam w tą stronę ciągnąć jeszcze nie chcę, bo tutaj będzie fajnie, chociaż w sumie... W tą stronę jak będę ciągnął, to później będzie tutaj można zrobić jakieś ładne rzeczy jeszcze przy tej rzece, póki tutaj ona się jeszcze nie zwęża tak bardzo mocno. To mogę ciągnąć już w tą stronę miasto, to będzie już osobne osiedle. No mogę tak zrobić w sumie, będzie ciekawiej. Okej. To teraz tak, na ile to jest zrobione na dwie, okej. To zróbmy sobie dokładnie tak samo, raz i dwa. Proszę bardzo. No dobra, w ten sposób pociągnę. Raz, dwa, tak, pyk, pyk, pyk. Okej, tutaj widzę, że muszę pociągnąć sobie w ten sposób, bo mi się to nie będzie chciało podłączyć. Okej, ładnie się połączyło. No i jeszcze tylko tutaj trzeba tą drogę ładnie sobie złączyć. Proszę bardzo. I tutaj już będzie teraz też osobne osiedle, które zaraz jakoś nazwiemy, chociaż jeszcze nie wiem jak, ale jakoś na pewno. Tutaj mam taki, no nie mam pomysłu, ale zrobiłbym powiedzmy coś takiego, że... Zawsze tak mówię City Skylines, że zrobiłbym coś takiego, że... Bo się bardzo mocno skupiam na graniu, a mniej się skupiam na mówieniu i wychodzi mi takie coś. Okej, to jest środek. No dobra, no to można w takim razie zrobić... Nie wiem, takie coś. No, może być, tak po mojemu, nie? Może być. I tutaj już możemy sobie w takim razie zrobić domy na tym miejscu. To będzie tak trochę źle, bo będą sobie domy jednokratkowe. Chociaż nie, domy jednokratkowe mogą być. Sklepy nie mogą być, tak. Nie, no to w sumie spoko. W sumie spoko, tutaj będą sobie sklepy. Okej. Wodę, tylko trzeba podłączyć wodę. W takim razie zrobimy sobie tak i zrobimy sobie od razu na zapas, bo to się jeszcze będzie przydawało. Jeden kawalońtek dosłownie. Okej, może być. Cyk, cyk i cyk. Proszę bardzo. No, będzie dobrze. Jeszcze mogę ewentualnie to podłączyć, żeby sobie tutaj było ładnie. Tu nie wiem, czy nie będzie problemu. Jak będzie problem... No dobra, już od razu się uzbroję na zaś. Bo tam pewnie będzie problem, że jeden domek nie będzie miał dostępu do niczego. Okej, no to tak. No to tutaj już będą sobie domy. Jeszcze zrobiłbym domy. Przydałoby się zrobić domy. W sensie miejsca tutaj, tak? Tylko teraz jakby to zrobić? Można by w ogóle tu jakiś park włożyć, tak swoją drogą. I nawet bym chciał tu włożyć jakiś większy park, tak naprawdę. Tylko nie wiem jak bardzo większy. Mógłbym tutaj znaleźć trochę więcej miejsca w tym park. O, coś takiego. Wyglądałoby całkiem przyzwoicie. Jaki to ma zasięg? To ma zasięg bardzo duży, to mi się podoba. Dobra, to wciśniemy sobie tutaj taki park. Proszę bardzo. Możemy sobie od razu to połączyć ścieżkami. Takimi, proszę bardzo, o ścieżkami. No, do drogi sobie te ścieżki podpinamy. Tutaj i tutaj będzie sobie ścieżka i myślę, że starczy. No, git. Mogę to delikatnie tylko i wyłącznie przeciągnąć jeszcze, żeby to było tak ładnie podłączone. I tutaj dokładnie tak samo mogę zrobić.
Proszę bardzo. O, no i fajnie. Ładny parczek. I teraz wokół tego parczku można by zrobić sobie jakieś drogi. Czyli w sensie, no, w tym miejscu pozostałym można by zrobić jakieś drogi. Tu będzie jedna droga. I powiedzmy, że... A zrobiłbym tu jakieś rondo. Zrobimy w ten sposób i kliknę Ctrl-O. Proszę bardzo. Nawet delikatnie z plusem. No, trochę krzywo mi wyszło to rondo, ale nieważne, już nie będę narzekał. Aha, muszę wyjść i wejść. Dobra, i działa. No, jest okej, okay, jest okej. Okay. Tu można by tylko to troszeczkę zniżyć. O, proszę bardzo. Żeby było ładnie równo z tą drogą, nie? I teraz mogę sobie na spokojnie tutaj zaznaczyć domy na całym tym obszarze. Tutaj. O. Przy tym parku powinni się całkiem chętnie budować. Tak się przynajmniej wydaje. No. Ładnie, 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 fajnie. Będą się tu ładnie budowali, tu jest ten park. Czy tutaj będziemy mieli jakikolwiek park? Tutaj zapotrzebowanie na park będzie sięgało na przykład stąd? Trochę wątpię. Dlatego postawiłbym tu jeszcze jakiś park, tylko może nie ten taki duży. On trochę mniejszy jest. A postawiłbym taki park, to był chyba duży plac zabaw. O, właśnie. Bo duży plac zabaw ma bardzo duży zasięg zadowolenia. I nawet zrobiłbym to tak samo jak tam. Czyli tu bym to postawił, proszę bardzo. Czemu by nie? I teraz droga będzie sobie szła tędy. Okej. Okay. Pociągniemy sobie ścieżkę jeszcze, tak samo jak w tamtym przypadku. Stąd, tutaj jeszcze. Aha, tylko że... Aha, bo to się podłączyło od razu. A, to nie wiem, czy jest taki sens ściągnąć tą ścieżkę tutaj. Jak to się tak podłączyło z tą drogą. Nie, to chyba nie będę w takim razie robił tej ścieżki, bo to trochę bez sensu by było. No, tu to jeszcze bym tylko delikatnie podniósł. A nie, to obniżył, podniósł. Żeby było ładniej, równiej. O, okej. Okej. Aha, tutaj w takim razie też byłoby trzeba troszeczkę podnieść. Tylko troszeczkę, okej. I wyrównamy sobie tutaj też teren, jeżeli będę chciał tutaj coś budować później. Rozmiar trochę większy i proszę bardzo mi tutaj w środku wyrównać ładnie. No. Jak najbardziej się da sobie wyrównać, bo tutaj później domy będą się bardzo dziwnie budowały. Okej, tu chyba już bardziej się nie da i tutaj już bardziej się nie da. Jest okej. Ładnie to całkiem wygląda. No, jest ładnie. Jest ładnie. Okej, i teraz w takim razie będzie trzeba zrobić tutaj coś z tymi domami jeszcze. Czy z tymi miejscami na domy. Tu zrobiłem rondo. Nie chciałbym zrobić tego samego, co zrobiłem tam. Mógłbym zrobić... może zrobię coś takiego, co robię dosyć często, czyli powiedzmy... Jak to jest to? Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. A, czemu to jest zajęte? Nie, nie, nie jest zajęte. Okej. Raz, no dobra, coś takiego, nie wiem, już nie policzę, bo mi się tamto znikła kropka. Okej. Raz, dwa, trzy. Pyk. Proszę bardzo. No i coś takiego też mniej więcej. Okej. Tak? A chyba nawet równo. O, ruchliwe miasteczko. Wycieczki autobusowe, turystyka i wypoczynek, budynki unikatowe, specjalizacja. O, przemysł naftowy. Darmowy transport publiczny, zakaz ruchu ciężarowego. Zachęta do rowerzystów, to za chwilę sobie od razu zrobimy. Kolce typoślizgowe, to też można zrobić. To można zrobić, to się może przydać. Opony z kolcami też można zrobić. To zimą. Zwiększa koszt utrzymania dróg o 25%. Samochody niewrażliwe, ruch jest płynniejszy. Ruch jest płynniejszy, a tutaj prześlignięcie się na oblodzonych ulicach koszt. Okej. Czyli można by jedno i drugie wziąć, chociaż zależy, czy to nie będzie mi zabierało za dużo pieniędzy. O, i będziemy mieli już chyba ciepłownię, z tego co widzę. Właśnie, jak to w ogóle jest z budynkami tego typu? Na przykład, o kurde. To postawiłbym tutaj szpital, tak trochę na bogato. Bo dawno tutaj nic takiego nie było, kurde, tylko że się tu nie zmieści. Niedobrze. Tu by fajnie się zmieścił. Tylko że ta droga nie idzie tak, jakbym chciał, nie do końca mi pomyśli. Ale to można by zmienić, tylko musiałbym chyba czas zatrzymać. Ewentualnie, no nie wiem, jakby to... No bo trzeba tutaj w takim razie szpital włożyć. Trzeba, koniecznie trzeba. Bo tutaj jeszcze jako tako chyba... Wiesz, nie, no najlepiej to by było w ogóle tutaj go położyć. Tak na tym rogu. No dobra, no to... Trzeba coś trochę przesunąć. Czy to są jakieś budynki? Nie, to nie są jakieś budynki. Takie ważne bardzo. Czyli byłoby trzeba na przykład przesunąć te wszystkie drogi. No dobra, no to trzeba tak w takim razie zrobić. Trzeba usunąć te drogi. Bierzemy sobie teraz, bo to sobie to z buspasem było tutaj.
Trzeba zrobić malutko, tylko. No nie jest miejsce zajęte, jest nie zajęte. I zrób mi, no jest git. Okej. Okay. Ten oto sposób. Niech będzie tak i tak. I tutaj... Chciałbym to podłączyć tutaj jednak. To może iść tak, tak i tak. O nie, dobrze, to źle wyszło. Ale dobrze by to fajnie wyglądało w sumie. Można by ewentualnie zrobić jeszcze mniej na przykład. No, najmniej jak się da. No, jak najmniej. Tak, tak i tak. No, nie do końca to chcę współpracować tak, jakbym chciał. To najwyżej zrobię to łukiem. Takim mniejszym łukiem, powiedzmy. I tutaj na wprost. O, no nawet fajnie to wygląda. Aha, tylko tutaj to nie pykło też. Czyli to też byłoby trzeba tutaj takim łukiem zrobić. Okej. Okay. Jak najmniej jak się da. Ojej. Ale to łuk miał być. Łuk taki jak najmniejszy jak się da. Albo dobra, w sumie trochę większy może być. O, coś takiego i... pyk. Dobra, i teraz ten szpital, jeżeli tutaj nie wejdzie, to ja nie wiem, co zrobię. No, kurde, wszedł. Okej, okay, jest i to szpital. Już mnie za bardzo na nic nie stać. Okej, okay, dobra. Usuniemy sobie tylko tutaj światła oczywiście. Wydało mi się, że on znikł, po prostu się podświetlił. Okej, okay, światła trzeba wyłączyć. Dobra, i linia autobusowa też powinna sobie tutaj po prostu przejść. No trochę krzywo to w sumie wyszło. Ale było trzeba, żeby szpital wszedł. I teraz ten szpital tutaj ma ładne podpięcie i będzie sobie fajnie prosperował. No, okej. Okay. A, jeszcze miałem się tym tutaj zająć. Mógłbym w ogóle, to byłoby bardzo ciekawe, ale jakbym chciał taką zwykłą drogę, okej. Okay. To byłoby bardzo ciekawe, jakbym zrobił jeszcze w tym miejscu kontrol... O, ale takie biorąco mniejsze trochę. Jeszcze mniejsze, okej. Okay, coś takiego. Usunąłbym w ogóle wjazd do niego tutaj. I ono byłoby zrobione tylko w ten sposób, że... Aha, muszę znowu wyłączyć i włączyć. Ono byłoby zrobione w ten sposób, że byłyby podpinane takie drogi do niego z tej strony. Pyk. I pyk. Okej, trochę się rozjechało. Bardzo. Ale to się zedytuje wszystko elegancko i będzie dobrze. O! No może jest trochę krzywe, ale trudno. Jest okej. Okay. Podoba mi się całkiem. Dobra, i tutaj jeszcze chyba też domy jakieś będą. Będą. O kurde, duże nawet. I czy tu jest woda? Jest prąd, powinien też się podłączyć, będzie dobrze. Okej, czyli tak, jeszcze może straż pożarna. Nie, straż pożarnej nie trzeba. Straż pożarna się ogarnie, policja też się ogarnie, bo tu są te budynki, okej. Tylko był problem z tymi. Był problem tylko i wyłącznie z tymi, że... No, w sensie z tym, że... Szpitala nie było, o dobra. Szkołę podstawową trzeba postawić. Bo nie ma. Szkoła średnia... Też szkoły średniej tak za bardzo właściwie nie ma, bo tu jest ta jedna. I w sumie to nawet tutaj by się przydało ją gdzieś postawić. Bo tu to jeszcze jako tako dostęp do szkoły średniej jest. Nawet tu by się gdzieś... Ile mam pieniędzy? Ile ona kosztuje? 4000. O, kolibka. To mogę postawić jedną. To musi być sprytnie postawiona szkoła średnia. Ona by się przydała postawić gdzieś na przykład tutaj. I sięgnęłaby w to miejsce i w to miejsce. No, to byłoby dobre miejsce, dobre. Żeby postawić tą szkołę. No i chyba nawet to zrobię. Tutaj, tak, w ten sposób. Proszę bardzo. No, git, dobra. Jeszcze, jeżeli będzie mnie stać, taki parking bym postawił, chociażby przy tym szpitalu. Najlepiej to w ogóle taki. Ładny by był. O, coś takiego. Proszę bardzo. Jeden, drugi... Ładnie, ładnie. Jeszcze zadowolenie mi tu wzrośnie. Kurde. I tu na przykład obok tej szkoły też jeszcze można by zrobić takie... O kurde. Usuń mi ten parking. O, ten parking usuń, tak. Tu i tu. Proszę bardzo, dwa takie parkingi. I tu jeszcze gdzieś szkołę dałem, tak? Tu przed chwilą była szkoła. Gdzie ona była? Ona tu była. Aha, dobra, mi się po prostu nie podświetla. Tu i tu. Proszę bardzo. No i powinno już im starczyć. I jeszcze zadowolenie wzrośnie i jest fajnie. Dobra. A więc co, moi drodzy? Myślę, że ten odcinek już będę kończył. Jeżeli film się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, przeczytać opis. A jeżeli chcecie zostać na dłużej i nie przegapić kolejnych filmów z Cities Skylines, z Minecrafta, z Horizon Zero Dawn, które będzie, z Watch Dogs 2, które będzie kiedyś, nie wiem kiedy, z Cyberpunka, chociaż nikt tego nie ogląda,
To zostawcie subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem, żeby wam wszystkie powiadomienia przychodziły. A więc co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.